Gdybym to ja sporządzał opis w niebo wstąpienia, to na pewno bardzo, ale to bardzo mocno skoncentrowałbym się na tym, jak to wszystko się działo. Pewnie zwracałbym uwagę i interesowałoby mnie, czy Jezus wykonał jakiś gest, zanim się to wszystko zaczęło. Czy On może w jakiś sposób wybił się, nie wiem, wziął rozbieg. Czy to działo się jakoś tak samo z siebie? Jak? Jak do tego doszło? Co tam się działo? Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale wszystkie opisy w niebo wstąpienia w ogóle pomijają aspekty techniczne. W ogóle nie koncentrują się na tym, jak do tego doszło. One wszystkie zwracają uwagę na fakt, że to się dokonało. Ale dużo bardziej zwracają uwagę na ostatnie słowa Jezusa. Dużo bardziej koncentrują się na tym, co Jezus pozostawia swoim uczniom. I we wszystkich przekazach pozostawia im wielką misję. Wielki nakaz misyjny. Oto On ich teraz posyła. Macie iść. Macie iść. Idźcie i głoście to, co widzicie. To, co widzieliście. Czego doświadczaliście. Idźcie i nie zostawcie tego do siebie. Misja jest głównym wezwaniem. Na misji koncentruje się w niebo wstąpienie. Głosimy Jezusa, który był, który jest. Ale czy pamiętamy, że głosimy też Jezusa, który przychodzi? Że to się nie skończyło, nie zamknęło. Że ta historia to nie jest spisana i zamknięta i już tam nic więcej, żadnego aktu nie będzie, żadnego rozdziału więcej nie będzie. Nie. To się dzieje. My czekamy na Jego powrót. Taki bardzo bliski. Taki bardzo namacalny. To pierwszy aspekt, którym bardzo mocno uderza we niebo wstąpieniu. Drugi. Ciekawe jest zestawienie relacji Łukasza z Mateuszową. Łukasz, pisząc Dzieje Apostolskie, dość mocno koncentruje się na 40 dniach, w których to Jezus objawia się cały czas apostołom, który pokazuje, jestem, żyję, jestem obecny, w których ich formuje, przekazuje im najważniejsze prawdy. Patrzcie, nie możecie teraz ze mną obcować. 40 dni. Słuchajcie, to w jakiś taki naturalny sposób budzi w nas skojarzenia z 40 dniami, które Jezus spędził na pustyni, kiedy On poznawał swoją misję, kiedy On poznawał swoje posłannictwo, nie? Kiedy budował tak bliską więź z Bogiem, że potem mógł spokojnie wypełniać Jego wolę. Że było to dla Niego absolutnie naturalne. On teraz daje 40 dni swoim uczniom. Macie tyle czasu, ile wam potrzeba. Ile ja potrzebowałem, żeby dorosnąć do tej misji. Żeby ją zrozumieć. Żeby ją przyjąć. No i że dzieje się rzecz niesłychana. Bo oni w tym najważniejszym momencie, po tym czasie przygotowania, mają do Niego jedno pytanie. I co? To teraz przywrócisz Królestwo Izraela? On, który ich cały czas formował do tego, że jest ponad struktury polityczne, że jest ponad te nasze ziemskie podziały, że jest ponad to, co tutaj nas tak nieraz mocno angażuje. Przychodzi nam dać coś niesamowicie więcej, nieporównywalnie więcej. Do tego ich kształci, to im tłumaczy. I oni po tym całym czasie się okazuje, że nie zrobili ani kroku do przodu. Że cały czas są skoncentrowani na tym tu i teraz.
że cały czas są mocniej wpatrzeni w tą ziemię, po której stąpają, niż to niebo, do którego mają zmierzać. I on ich oczy skoncentruje na niebie, do nieba wstępując. On sprawi, że w końcu podniosą głowę. Tylko jak byście się czuli, kiedy przekazujecie najważniejszą misję, najważniejsze posłanie, największą z możliwych wiadomości? A oni nic z tego nie pojęli. To można tylko ręce załamać, nie? A Jezus nie. Nie przewraca oczami. Nie wścieka się. Spokojnie, ostatni raz. Nie wasza to sprawa. Chłopaki, to nie tak. Zostawcie już to. Zostawcie ten temat. I widząc, jak oni są nieprzygotowani, i widząc, jak oni cały czas jeszcze nie czują, nie wiedzą, nie uchwycili tego, jak są niegotowi do tej misji, to on mimo wszystko powierza to w ich ręce i zostawia im to. Nie widzisz, jak wielkie jest zaufanie Boga do człowieka? Nawet w tych wszystkich sytuacjach, w których nie dorastamy, w których absolutnie nie dajemy rady, gdzie ewidentnie widać, jak nam brakuje, jak nie dorośliśmy do tego wezwania, jak nie dorośliśmy do tego, żeby być chrześcijanami, głosicielami dobrej nowiny. To nie przestaje nam ufać. Boże, ja cały czas tak mało Ci ufam. Ja cały czas tak mało Ci wierzę. A Pan Bóg patrzy na nas spokojnie, z miłością i mówi: wiem, ale nie szkodzi, bo ja w pełni ufam Tobie. Bo ja w Ciebie wierzę. Amen.